Cześć wam wszystkim. No to. To ja. Gucioel. I witam Was serdecznie w tym kolejnym pięknym materiale. Na wstępie przepraszam Was, że ten film jest spóźniony. Ale wczoraj nie miałem możliwości nagrać. To, to jest tak. Nagrywam to w środę, czyli to, kiedy to widzicie. Mogłem nagrać we wtorek, a w poniedziałek pomyślałem, że sobie nagram we wtorek. No niestety, we wtorek się okazało, że specjalnie mogę. Niespecjalnie jak. No i no. Hmm. Włączył mi się słowo, Słowotok. I musicie wiedzieć, że jeżeli mi się włącza Słowotok, kulnie, pies mi jeszcze szczeka. No wracając. Pomijmy to, bo mam ważniejsze sprawy. Cholera jasna. Po prostu mi jest ciężko bardzo. I tak to jest związane z YouTube'em, z kanałem. Jak zobaczycie, ostatnie filmy biją rekordy nieoglądalności. Naprawdę jest bardzo. Bardzo nieciekawie teraz na kanale pod tym względem. Powiem wprost, jest tragedia. Tragicznie jest. Ostatnie, nie wiem, ostatnie trzy filmy to jest Król Węgier w CK2, to jest Europa Universalis i to jest Bizancjum zrobiły łącznie. 27 wyświetleń na ten moment. I tutaj trzeba przypomnieć, że takie w ostatnim czasie, to znaczy w czasie kiedy yy, te wyświetlenia były jeszcze całkiem dobre, to w pierwszy dzień od wrzucenia to mi się robiły po 50-40 wyświetleń. W pierwszego dnia. A tutaj trzy filmy nie są w stanie tego robić. Lepiej się mają filmy zimolda, ale to dlatego, że je rzucam na grupki. Ale taką dedykowaną grupkę pod Gremolda. Europki nie wrzucę, Crusadera nie wrzucę. No więc... Po prostu to miało się stronę, więc aktualnie jest tragedia. Wyświetlenie na kanale poszły drastycznie w dół. I powiem szczerze, że ja nie wiem, co mam robić. Ja nie wiem, co mam robić. Po prostu te filmy to ja nagrywam i montuję sam dla siebie. Jak mi 3-5 osób obejrzy przy kanale 75 subskrypcji. Pewnie też pamiętacie, że mówiłem w filmie na koniec zeszłego roku, początek tego, że... O, moim cichym marzeniem jest zdobicie 200 subskrybentów, bo 100 to, to będzie za łatwe, to jest w naszym zasięgu nawet bardzo bliskim. No i kurde, mać, nie jest. Nie jest nich cholery w zasięgu nawet ta setka aktualnie. Aktualnie kanał leży i kwicze. Ja nie wiem, co mam zrobić. Filmy pewnie będę wrzucał jeszcze przez jakiś czas. Myślę też nad zrobieniem face revealu dużo wcześniejszego niż chciałem, ale to po prostu dlatego, że trzeba czymś kanałem ratować, jeżeli to już nie będzie moja osoba, mój rej, no to niestety już nic, absolutnie nic kanału nie uratuje. No i nie wiem, mam bardzo dużo jeszcze rzeczy na zapas. Będę je montował, będę je wrzucał. No, ale nie wiem, czy coś ponadto. Na razie do nagrywania nie, siadza, nie siadam. Jest jeszcze dużo Europki, dużo E-Molda, dużo Crusadera. Będę je wrzucał. No na co dalej? No to zobaczymy. Mam nadzieję, że muszę coś się uda jeszcze odratować. No, pewnie pociągnę do wakacji. Spróbuję pociągnąć do wakacji. Jeżeli na wakacje nie wzrostą wyświetlenia, no to chyba dalsza robota się miała z celem. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu ogłoszeniowego, tak to nazwijmy. No i cóż, do zobaczenia w następnych filmach.